Dzień dobry, przepraszam bardzo, Andrzej Kumor, Tygodnik Goniec. Pani po głosowaniu? Po głosowaniu. Dziękuję. Można zapytać na kogo? Na kogo głosowałam? Głosowałam na Brauna. Na Brauna, dlaczego? Dlaczego, bo mi się najbardziej podoba. Nie wiem, czy ma szansę wygrania, oby, bo najbardziej mi się podoba ta osoba. I pomimo wszystko, że mówią statystyki, wczoraj mama mi mówiła, że ma tak znikome, mimo wszystko myślę, że ten człowiek najwięcej myśli o Polsce, ojczyźnie, o Bogu. Jest gotów się poświęcić. Jest gotów się poświęcić. W drugiej turze, jeśli będzie, może będę głosować na inną osobę. Zobaczę, jakie będą opcje. Mhm. Ale tak mi się wydawało, że to jest najlepszy człowiek. Zawsze pani głosuje w wyborach polskich? To znaczy nie głosowałam zawsze, bo nie zawsze miałam zalegalizowane zmiany nazwiska i problemy z paszportem, problemy z dokumentami. Ale sercem zawsze głosowałam, przynajmniej się modliłam. Rozumiem. Była odpowiednia osoba, bo pomimo, że mieszkamy za granicą, to jednak jest to nasza i odpowiedzialność, obowiązek i miłość względem kraju, nawet gdybyśmy w ogóle tam nie żyli, bo tam część naszego życia zostało i to jest nasz obowiązek. Może się pani przedstawić na koniec? Moje nazwisko jest Zofia Sienko, miło mi bardzo. Mnie również, dziękuję pani bardzo, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, aby tak było, jak byśmy pragnęli nasze serce. Dzień dobry, przepraszam bardzo, Andrzej Kumor, Tygodnik Goniec. Chciałem zapytać, no na kogo pan głosował? No ja, wie pan, odkąd mam prawo wyborcze, głosuję na Janusza Korwin-Mikke i tak postąpiłem tym razem. Czyli za każdym razem tutaj pan głosuje? Nie. Wie pan, przyjechałem w ogóle tutaj w delegację. Aha. Jesteśmy pod Detroit i no przyjechałem tutaj, 4 godziny jechałem. Rozumiem. Głosować i muszę wracać. Rozumiem, no to świetnie, to jest z poświęcenia, z obowiązku obywatelskiego. Traktuję to jako prawo obywatelskie, więc z niego skorzystać. Dlaczego Janusz Korwin-Mikke? Czym takim porywa? Czy porywa? No wie pan, ja jestem wolnościowcem z przekonania. No ale Braun mówi też, że jest wolnościowcem. Prawda, Kowalski pierwsze, mówi też, że wolność gospodarcza. Tak, pierwsze takie wybory, w których mamy rzeczywiście dość duży wybór. Natomiast Janusz Korwin-Mikke jest konsekwentny w swoich poglądach odkąd istnieje w życiu politycznym. Spośród wszystkich kandydatów takich wolnościowych ma też najwyższe poparcie, więc myślę, że ma też największe szanse. Mhm. Jest no, bardzo inteligentnym człowiekiem, myślę, że to dobry wybór. Może pan przedstawić, co pan robi w ogóle? W jakiej delegacji pan tutaj jest, jeśli można zapytać? Ja zajmuję się automatyką. Mhm. Zajmuję się oprogramowaniem na sterowniki przemysłowe. Mhm. No i jesteśmy w fabryce obok Detroit, w miejscowości Auburn. Mhm. Na długo? No to jest już drugi tutaj nasz przyjazd. Dwa razy po 6 tygodni, z tym, że ta druga delegacja troszkę się teraz jeszcze przedłuży chyba. Może się pan przedstawić, imię chociaż. Mam? Imię chociaż, może się pan przedstawić. Mam na imię. Chciałem zapytać. Witam. No to świetnie, to dobrze, że się nam zgadzało. Na kogo pan głosował? A jeżeli to jest takie bardzo ważne, to odpowiem. No był jedyny kandydat, na którego mogłem głosować, to znaczy na pana Dudę, Andrzeja Dudę. Mhm, mhm. Dlaczego? Następne pytanie. Tak, dlaczego? No oczywiście, dlaczego? Dlaczego? Uważam, że jedyny możliwy na dzień dzisiejszy. Znaczy, myśli pan realistycznie, tak? To znaczy... Tak, myślę realistycznie, że nie było innej opcji, ażeby nie wiem, czy byłego, czy poprzedniego prezydenta. Mhm. Który się ubiega teraz o reelekcję, żeby po prostu wymienić. Przez te wszystkie tutaj do nas docierają informacje i co widzimy zresztą, jeżeli czytamy różnego rodzaju wydawnictwa, nie tylko, tam różne programy, które tutaj do nas docierają, no świadczy o tym, że rzeczywiście no, prezydent, który powinien robić właściwie tą swoją pracę, ktoś tam kiedyś powiedział, róbmy dobrą robotę, żeby nie robić dla Polaków i dla Polski dobrą robotę. W moim przekonaniu pan Komorowski tego nie robi. Głosował pan, żeby skutecznie odsunąć go od władzy. Śmiało chcę powiedzieć. W każdych wyborach polskich pan głosuje? W każdych. Od kiedy pan tutaj przyjechał, tak? A kiedy pan przyjechał? To jest 25 lat. Tak? Nie, 30. Pani, przepraszam bardzo. Andrzej Kumor, Tygodnik Goniec. Ja chciałem panią zapytać o taką rzecz. Na kogo pani głosowała? Jeszcze nie głosowałam. A na kogo pani będzie głosować? Dudę. Dlaczego? W dwóch słowach. Co? W dwóch słowach. Dlaczego? Dlaczego jest dobry dla Polski, pani zdaniem? Ma dobrą. To, co chce robić, jest dobry dla Polski. Rozumiem. Zawsze pani tutaj głosuje w wyborach tak, Polski? Tak, głosuję.
Od dawna, można zapytać? Zawsze, no nie powiem odpowiedzi. Rozumiem. Tak, zawsze. Zawsze pani zawsze, głosuje. Zawsze głosuję. Nie zawsze mnie wychodzi, bo nie wychodziło tak jak trzeba. Rozumiem, czyli nie zawsze pani w cudzysłowie wygrywała, tak? Tak, prawie nigdy, przypuszczam teraz ostatnio. Rozumiem. Może się pani przedstawić imię chociaż. Dzień dobry, przepraszam Państwa bardzo. Andrzej Kumar, Tygodnik Goniec. Znamy, tak. Znamy. Chciałem zapytać, na kogo Państwo głosowaliście? Pan? Ja w ogóle nie głosowałem, bo ja formalnie nie mam obywatelstwa. O, formalnie obywatelstwa polskiego. Pani głosowała, tak? Na kogo? Głosowała, nie powiem. No oczywiście Pani prawo, nie. Ale... Ale dobrze głosowała. Dobrze, tak? Rozumiem, rozumiem. Zawsze Pani głosuje tutaj w konsulacie? Od kiedy Pani jest w Kanadzie, zawsze w sprawach polskich Pani zabiera głos? No dosyć często. Nie opuszcza Pani wyborów w każdym razie. Rozumiem. Może się Pani przedstawić imię chociaż? Na kogo Pan głosował? Zmala numer 1 na Brauna. Na Brauna. Dlaczego? Dlatego, że mam najlepsze zaufanie do niego. Z uwagi na to, że prawdę mówi, jest katolikiem, jest prawdomównym człowiekiem. Rozumiem. Wierzy Pan, że potrafi zmienić Polskę? O, na pewno, jeżeli wygra, daj mi Boże. Myśli Pan, że ma szansę? Ma szansę, no może ma szansę, ale miejmy nadzieję właśnie, żeby miał. Sądzi Pan, że będzie kontynuacja, to znaczy, że Brown nie wycofa się z polityki, że to nie tylko taki jeden wystrzał teraz? Myślę, że jednak utrzyma się, to zmobilizuje nawet teraz, żeby jednak zaczął działać w polityce więcej niż do tej pory jeszcze. Rozumiem. Zawsze Pan bierze udział w wyborach polskich, czy od czasu do czasu? Zawsze. Zawsze. Może Pan przedstawić imię chociaż? Tadeusz Ustaszewski. Od dawna Pan tutaj w Kanadzie? No, prawie 20 lat. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Witam Państwa. To razem, tak? Nie, osobno. Osobno. No, chciałem zapytać, na kogo? Na kogo Państwo, no, Pani głosowali? No ja nie wiem, ja się pytam. Jak Pan myśli? Czytamy ja Pana gazetę. Pytam. Wiem, ja się pytam. Myśli? Proszę mówić. No, na Pana... przeciwnika Pana Komorowskiego. No, ma kilku. Tego najważniejszego. Na Dudę, tak? Rozumiem. Dlaczego? No bo potrzebujemy zmiany. Rozumiem, rozumiem. Wierzycie Państwo, że Duda jest w stanie to zrobić? No bo w końcu Jarosław Kaczyński już od dawna w polityce jest i jak gdyby no, niewiele się zmieniło. Może za długo nawet. No właśnie. Dlatego tam wiele też osób jest takich negatywnie nastawionych na to, że Duda od Kaczyńskiego, ale zobaczymy. Wierzycie Państwo, że Duda przyniesie tę zmianę wreszcie? Wreszcie Polska będzie Polską. Nie, coś musi się zmienić, bo tak dalej być nie może. Co najbardziej doskwiera? Co się nie podoba? Gospodarka. Że ludzie wyjeżdżają. Nie najbardziej właśnie denerwuje to, że ludzie wyjeżdżają. Co roku, co nas więcej. Każdy student, czy pośrednie szkole, czy studia, ma w planie wyjazd, ponieważ nie ma pracy. Jak nie ma pracy... To nic nie ma. Zgadza się. Może się Pani przedstawić imię chociaż? Proszę. Pan? Stanisław, kierowca osobisty. Kierowca osobisty. Rozumiem, a jeszcze jedno. Zawsze głosujecie Państwo w wyborach? Zawsze. Zawsze chodzimy na wszystkie wybory. Rozumiem. Kanadyjskie też. Zawsze. Świetnie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Najbardziej mnie denerwuje to, że jak się z kimś rozmawia, to nie pójdę, bo po co będę głosował? Mówicie Państwo tutaj. Tutaj. A w Polsce to samo jest. Tutaj co, nie ma, bo my mieszkamy w tej ładzie, co jest kantor był, nie? Tak, tak. Ile Polaków nie poszło? No właśnie. Wystarczyło 100, żeby poszło. Tak. I by miał. I by miał. I by był kolejny Polak. Do kościoła. Ludzie chcą tylko narzekać, chcą zazdrości, bo myśmy rozmawiali nawet z jednym takim panem też Polakiem i mówimy, no, na kogo będziesz głosował? On mówi, ja wiem, to będziesz głosował na pana kantora. On mówi, absolutnie! Mówi, co? On nic nie zrobi, ale słuchaj. To na kogo? Nie idę wcale. To nie jest kogo pan głosował? Na Dudę. Dlaczego? No dlatego, że... No nie mogę głosować na Komorowskiego. Ale głosuje pan tak taktycznie, że ma szansę wygrać, w związku z czym na niego. Musiałem, bo widzi pan tyle bram, tak. Cookies, odbierają mu głosy, prawda? A kto się najbardziej podoba z tych wszystkich? To znaczy, którego, jakby to nie było taktycznie, to na kogo by pan głosował? Nie, no tutaj jest dobry, mi się wydaje. Wierzy pan, że zmieni kraj? Czy on zmieni kraj? Nie, no. Może nie zepsuje bardziej. On nie zmieni kraju. Rozumiem. Może pan przedstawić imię chociaż? Mirek Bandyk. Mirek? Bandyk. Bandyk.
Od dawna pan głosuje tutaj w wyborach, czy od czasu do czasu tylko w wyborach polskich? No ja często staram się głosować. Bo widzę, że widzi pan. Sam pan widzi, że Polacy nie głosują. Teraz nie głosowali tutaj w Miejscadze. Powinniśmy bardziej być aktywni. Dzień dobry. Andrzej Kumar. Nie. Nie, nie głosowaliście pan? Nie, Andrzeju, nie. Dlaczego nie? No bo nie rejestrowałem się, mam paszport, mam na drugą turę na pewno. Aha. No tak aha, wyszło. No. Aha, rozumiem. Taki pracuje, wie pan, nie? No sam wie. Na kto, no. Dokładnie. Ale jakby było, to na kogo? No mój kandydat to Grzegorz Braun, no. Mhm. Dlaczego? No bo go znam osobiście i wiem, żeby dużo zmienił. Wierzy pan w człowieka? Wierzę. Myśli pan, że zostaniesz w polityce, że będzie się tym zajmował, czy to tylko tak było od doskoku? Nie, na pewno zostanie. Rozumiem. Może pan przedstawić imię chociaż? No, Janek. Na kogo państwo głosowaliście? Pani najpierw? Na kogo? U mnie tajemnica, nie powiem. No oczywiście, ale oczywiście. Uważam, że to towarzystwo trzeba przewietrzyć. Przewietrzyć, czyli za zmianą jednak. Tak, nie ja definitywnie. Pani też za zmianą, tak? Nie, a nie powiedzą państwo na kogo? No. Nie. No dobrze. Może pani przedstawić imię chociaż ten. Lidia. Lidia? Bogdan. Zawsze głosujecie państwo w wyborach tutaj? Pierwszy raz. A od jak dawna jesteście w Kanadzie? No, ćwierć wieku. Ćwierć wieku. To dlaczego pierwszy raz akurat w tych wyborach? Tam już jest tak niedobrze, że trzeba zacząć głosować. Na kogo? Na Andrzeja Dudę. Dlaczego? Dlatego, bo chcielibyśmy, aby w Polsce było dobrze. Myślę, że Andrzej Duda jest tego... No ale ludzie mówią, Jarosław Kaczyński tyle razy miał okazję, żeby, że tak powiem, rozwinąć skrzydła i swoją partię i... W zasadzie przez te 7 lat był w opozycji, więc nie miał szans na to, żeby... Liczy pani na zmianę? Na zmianę. Tak. Mam nadzieję, że Andrzej Duda wygra. Może nie w pierwszej turze, ale... A pan? Pan głosował? Ja głosowałem również na Andrzeja Dudę. Z tych samych powodów? Z tych samych powodów, jeżeli mogę tylko dodać to, co żona powiedziała, to myślę, że Jarosław Kaczyński nie miał tej szansy, no bo PiS był u władzy przez 9 miesięcy raptem, 17 miesięcy, PO rządzi przez 7 lat i myślę, że... No, czas na zmiany. To nawet nie czas na zmiany, to po prostu no, nieudolność tej władzy jest widoczna gołym okiem. Zawsze państwo głosujecie tutaj w wyborach w konsulacie? Pierwszy raz w Kanadzie. Jesteśmy w Kanadzie 3 lata, aha, pierwszy raz. Rozumiem. Czy w kanadyjskich wyborach też bierzecie udział? Nie. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję. Możecie się państwo przedstawić imię też? Maria Dębska. Łukasz Dębski. Dziękuję. Na kogo bardzo państwo głosowaliście? A to tajemnica właśnie. Tajemnica państwowa? Nie. Na pana Komorowskiego. No to na kogo? To ciekawe, proszę powiedzieć. Na Pawła Kukiz. Na Pawła Kukiz. Tak. Dlaczego? Bo mi się podoba i wydaje mi się, nie należy do żadnej partii, chyba o to teraz chodzi. No ale Braun też nie należy do partii. No ale akurat z Kukiz bardziej mi się podoba niż Braun. Podoba się jego zaangażowanie, tak, postawa? Tak. Od dawna państwo głosujecie tutaj w... Nie, ja w ogóle nie głosowałam. Rozumiem. A dawno państwo jesteście tu w Kanadzie? Nie, to jest mój kuzyn. 15 lat. 15 lat, tak? I nigdy wcześniej. Dlaczego tym razem? Bo wydaje mi się, że sytuacja w Polsce nie jest niezwykła. Rozumiem. Może pani przedstawić imię chociaż? Nie chociaż. Anna Lidzek. Słuchaj, na kogo pan zagłosował? Nie wiem, jaki kandydat jest dla mnie. Jaki? Który? No tego, co wy też promujecie. To znaczy kto? Niech pan mówi, no pan tak enigmatycznie. Kto? Ten, co jest na pierwszej liście. Pierwszym liście. Na pierwszym liście. Dlaczego? Dlaczego pan uważa, że Grzegorz Braun jest najlepszy? Spełnia moje, nie wiem, wymagania, czy mogę powiedzieć, że aczkolwiek moje myślenie po prostu jest podobne do roli. Ma pan nadzieję, że zostanie w polityce, że to nie jest tylko tak z doskoku na te wybory? Ja myślę, że jak ktoś wchodzi w to nie jest tak, właśnie tylko na 5 minut, bo że jest ktoś faktycznie, nie wiem, człowiekiem bardzo, nie wiem, sprawowany, aczkolwiek no jak ktoś wchodzi w politykę, to już raczej chyba, żeby, nie wiem, no ma jakiś przekręt polityczny, to odchodzi, ale tak to raczej. Liczy pan, że zostanie? Ja myślę, nie, dokładnie nie znam jego życiorysu i historii, jakie on ma dane życiowe, aczkolwiek, no bo też chyba mieszkać już niestety w Polsce i blisko Warszawy. Aczkolwiek, no nie wiem, no to już jest jego decyzja. Może się pan przedstawić imię chociaż?
Grzegorz. Grzegorz. A głosuje pan zawsze w wyborach w Polsce, tutaj w konsulacie? Tak. Od jak dawna pan tutaj jest? 2002 rok. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Można zapytać, Andrzej Kumar, Tygodnik Goniec. Marek Rygiel, z Toronto. Miło mi. Na kogo pan głosował? Ja głosuję na Duda. Dlaczego? Witam, dzień dobry. Dlatego, że trzeba najwyższy zrobić porządek w Polsce. Ma pan nadzieję, że proszę pana, dadzą radę? Jestem z ziem zachodnich, dokładnie z Zielonej Góry. Mhm. Ale to pan jest z ziem zachodnich, a rodem ze wschodu? Nie, czy? Nie, urodzony z ziemi zachodniej. I proszę pana, od 1945 roku do 1980 roku minęło 25 lat. Mhm. Skończyła się era Gomułki, zaczął się Gierek. W Zielonej Górze było makabryczny ilość zakładów. Nie tylko w Zielonej Górze, w okolicach wszystko chodziło. Zastal, Lumer, Polska Wełna, makabryczny ilość zakładów. Mhm. Right? W sąsiednich miastach to samo. I teraz w momencie, jak od 1988 roku minęło 25 lat dokładnie, proszę pana, nie ma nic. Mhm. Nic. To, że w Warszawie powstało kilka spółek zarządzanych, wieżowce, ale to niczym nie świadczy. Mhm. Proszę pana, ziemia zachodnia to jest już ziemia taka wyjałowiona, tam nie ma nic. Ale wiecie pan, tylko na wschodzie jest jeszcze gorzej. Proszę pana, ja mówię skąd pochodzę. Tak. Proszę pana, na ziemiach zachodnich są tylko dziaduszkowie z wnukami, dziaduszkowie umrą, młodzi na zachodzie. Reszta pracuje w Niemczech, tak. Anglii. O to chodzi. Tak. Proszę pana, leciałam do syna do Anglii, to pani syn w Anglii, tak? Tak. Ale on stąd wyjechał. My tu jesteśmy długo lat, pół życia, proszę pana. Teraz Ale cały samolot i w jedną i w drugą stronę, młodzi z wózkami, z dziećmi. Byłam zaskoczona. Zwykły dzień w tygodniu. Sami młodzi lecą do Anglii z powrotem. Nie? Byliśmy na urlopie w Polsce, są takie nasze obserwacje. Poza tym jesteśmy już w takim, że tak powiem, wieku emerytalnym. Mhm. No i dobrze byłoby na stare lata wrócić do Polski. Chciałby się. Mhm. Ale do komuny? Z komuny tak. Wyjechałem. Do komuny nie chcę wrócić. Rozumiem. Możecie się państwo przedstawić? Marek Rygiel. Przepraszam, drugi raz pytam. Czy zawsze głosowaliście tutaj w wyborach, czy to... Zawsze. Staram się zawsze dopełnić obowiązku. Mamy polskie paszporty, nie rzekliśmy, mimo że mamy podwójne, bo teraz zawsze głosujemy. No chyba, i interesujemy się cały czas żyjemy polityką, także, i tak, na bieżąco. Nikt nam nie zarzuci, że nie wiemy, o czym mówimy. Wiemy lepiej jak ludzie z Polski. Przyjeżdżają czasami młodzi ludzie po studiach, albo studenci z Polski, mam kontakt, niewiele wiedzą. Tak. Ja myślę, że za komuny nie było tak dużej propagandy w chwili obecnej. Ja młodym człowiekiem, uczniem, studentem, tysiąc razy więcej wiedziałem niż ta dzisiejsza młodzież, czy młodzi ludzie, młode pokolenie, ale generalnie młode pokolenie, po prostu większość ludzi się nie interesuje. Dzisiaj jest doba internetu, informacji łatwo zdobyć. A jaka była metoda? Europa i słowo szukane. Ale proszę państwa, są też ludzie, 100 tysięcy ludzi idzie w Marszu Niepodległości. Są też środowiska, które o historię polską. Rodzina moja bierze zawsze udział. W Marszu Niepodległości? Tak, członkowie PiSu. Mhm. Dziękuję bardzo. Proszę dziękuję bardzo, serdecznie. Dziękuję. Na kogo pan głosował dzisiaj? To nie wiem, czy wypada pytać w dniu wyborów. Dlaczego? No, nawet są takie sondaże, wie pan, exit poll. W dniu wyborów wypada pytać, zwłaszcza jak ktoś już zagłosował. Tak? No, na Andrzeja Dudę, jedynego kandydata, który jest realny, że może wygrać z Bronisławem Komorowskim. To znaczy, ma za sobą zaplecze partyjne i tak dalej, czy... Sondaże same mówią za siebie i wyniki tych sondaży mówią wyraźnie, kto ma szansę wybrać z Komorowskim. Czy sądzi pan, że to, że tak było dużo kandydatów właśnie tych po prawej stronie, bo mamy i Korwina, Mikę i Kukiza, Pawła Kukiza i Grzegorza Brauna i Mariana Kowalskiego, że to szkodzi panu Dudzie w... Ja myślę, że prawica podejmie jakąś konkretną decyzję w drugiej turze, do której mam nadzieję, że dojdzie, bo raczej nie liczę na to, że Andrzej Duda wygra w pierwszej turze. Mm-hmm. Ale na drugą turę pan liczy, że jest szansa? Jak najbardziej. Może się pan przedstawić? Władek Graźny. Pan Władek Graźny. Mogę pana zapytać, czy zawsze pan głosuje w wyborach polskich? Nie zawsze, ale w ostatnich wyborach któryś raz już tak. Dlaczego?
Dlatego, że raz, że wiążesz swoją przyszłość z powrotem do Polski, więc chciałbym, żeby ktoś sprawował tam władzę, na kogo można liczyć. Dwa, że wydaje mi się, że skoro jest możliwość, to dlaczego nie? No, powinniśmy chyba brać udział w tym. Rozumiem. Andrzej Kumor, Tygodnik Goniec. Chciałem panią zapytać, czy mogłaby pani powiedzieć, na kogo pani głosowała? A to już zostawię dla siebie. Tak, a witam. Chciałem zapytać, no, na kogo państwo głosowaliście? Na kogo, Paty, głosowaliśmy? Spełniliśmy. Na Andrzeja Dudę oczywiście. Dlaczego? Dlaczego? Obowiązek. Tak? Przyszłość jest z narodu, przyszłość jest z młodych, prawda? I tak. Którzy chcą coś zmienić. Najlepszy kandydat, nie tak? Nie chcemy już słyszeć tych kłamstw w tym momencie prezydenta wydaje się, Komorowskiego. Że po prostu, no. Że ja gdzieś tam powiedzmy na inną osobę zagłosować, ale wiem, że... Dlaczego? Dlaczego by pan wolał? To znaczy, to jest taki taktyczny wybór? Ja pana Brauna osobiście, na jego poglądy i zdrowe poglądy, ale wiem, że w tym momencie nie ma jeszcze, tak powiem, na tyle poparcia, więc... Rozumiem. Ale... Ale pan Braun, liczy pan, że zostanie w polityce, czy nie? Czy jest to jakieś... Tak, dogłębnie nie śledzę. Rozumiem. Czyli bardziej się podoba pan Braun, ale głosowaliście państwo na pana Dudę. Żeby nie zgubić głosów, rozumiem. A jeszcze jedno pytanie. Zawsze głosujecie w wyborach polskich państwo, czy... Od jak dawna jesteście tutaj? No, jestem 12 lat, może. No rozumiem. Czyli jednak sprawy polskie dalej są ważne. To jest obowiązek, nie? Rozumiem. Możecie państwo przedstawić imię chociaż. Sylwia. Piotr. Ewa. I dzieci. Patryk i Sebastian. Bardzo dziękuję. Wszystkiego na kogo dobrego. Pan głosował dzisiaj? Na Polaka. Czyli kogo? Trzeba z nazwiska powiedzieć? No, czemu nie? Czemu? Grzegorz Braun. Dlaczego? To jest prawdziwy Polak. Wspaniały człowiek. Wspaniały program. Program odbudowy państwa polskiego. Mhm. Polski wielkiej. Liczy pan na to, że to się uda? Jest nadzieja. Trzeba mieć nadzieję. Jeżeli nie będzie nadziei, to... Nie ma życia, tak. Ale właśnie rozmawiałem tutaj z ludźmi, ludzie mówią, że no, ale to byłby głos stracony, bo nie ma szans, bo tamto, a tutaj Duda jest tym kandydatem, który ma za sobą poparcie partyjne. Co pan sądzi o takim argumencie? Partyjne? Ja nie wierzę w partie polityczne żadne. Najlepszym partią polityczną jest niezależni. Rozumiem. Parlament powinien się składać ze sposób niezależnych. Wtedy każdy będzie głosował niezależnie od tego, co partia polityczna mówi. Wierzy pan w ordynację wyborczą jednomandatową, w te okręgi, o których Kukiz mówi? Nie. Że nie, rozumiem. Ja, według mnie, jeżeli ja bym miał siłę zmiany ordynacji wyborczej, byłaby całkiem inna. Polegałaby na przykład grupa 10-20 ludzi. Wybieramy z tej grupy jedną osobę. Dodajemy te wszystkie osoby do puli krajowej i z tych osób wybieramy losowo 300-500 posłów do parlamentu. Rozumiem. I z tych posłów do parlamentu byśmy wybrali rząd. Albo króla, czy inaczej. Rozumiem. Może pan przedstawić imię chociaż? Henryk Adamiec. Pan Henryk Adamiec. A który raz pan głosował w wyborach tutaj w Kanadzie? A drugi. A wcześniej pan nie głosował, czy...? Nie, znaczy... Kilkanaście lat temu nie miałem paszportu ważnego, ale teraz już mam paszport ważny znowu i głosowałem. W poprzednich wyborach samorządowych, no i teraz tych prezydenckich. Uważa pan, że to jest ważne i że trzeba? Trzeba. Ja się czuję Polakiem, jestem Polakiem. Inni mówią, że mieszkają w Kanadzie, nie muszą głosować. Ja mieszkam w Kanadzie, głosuję w Kanadzie. Jestem Polakiem, nie wiadomo, czy to jest moja ojczyzna, to ja muszę głosować. Dla mnie to jest obowiązek. Dziękuję panu bardzo. Wszystkiego dobrego.